Chęć pandanama. Ja sobie tylko uczciwie czasu przyspieszyłem, żeby to nie stać, nie żeby teraz jakieś opóźnienie mieć. Pozdrawiam serdecznie panie Strusiu i majsterka również. Następna stacja. Czyż wy... Tak, wy na Discordzie siedzicie. Dobra, nie będę wam przeszkadzał na Discordzie, tym bardziej prowadząc transmisję na żywo. Ale pozdrawiam, Strusiu, pozdrawiam. Majsterka również pozdrawiam. Dobra, chyba że za przekroczenie prędkości o 5 km na godzinę na ograniczenie. A nic jeszcze nikomu nie zrobili. Kontroli w lewo, no i co? Mamy widok z okna lewego i tu z prawego. Przecież już to robiłem wiele razy na swoich odcinkach. Jakie dodatki? To już było dawno temu. Może się można było wychylić. Ale już na poprzednich transmisjach też tak robiłem, to, no to nie jest żadna nowość. I same jak przyspieszanie czasu, czy wszystko to, co ja tu robię. Zresztą te kamery zewnętrzne przejesz pod shiftem, to też nie jest żadna nowość. Woli się tutaj, panie Michał, nie działo wychylania, a to nie wiem. Mi cały czas działo. Trochę cienie. Cienie by tu mogli poprawić. Może trochę. Znaczy nie cienie, to odbicie, nie? Bo tutaj trochę. Trochę mi się przeskakuje na tej szybie. No i tak jest lepiej niż gorzej. Dobra, lecimy, lecimy. Żeby nie było opóźnień. Teraz ostro pod górę. Całe 2 stopnie nachylenia. To już jest coś.
powiększonej scenerii Bałtyk i na nią hybryd. Czego mi tu nie brakuje? Mi tu brakuje takiej no dłuższej trasy. Takie jak jest na przykład ta linia 053. Ona po prostu, no... Nie wiem, wydali no taką, nie wiem, centralną magistralę kolejową chociażby, która ma być w Steam Railu. A który jest cel donate'ów. Jak celu donate'ów nie będzie, no to do Steam Raila na kanale też nie będzie. No co, co i za coś, nie? No, ale... Steam Rail się szykuje. I tam ma być cała centralna magistrala kolejowa. Więc czekam. Jak na razie cel donate'ów idzie kiepsko. Więc też i Steam Raila na razie kiepsko idę, no. Jeszcze do trzeciego kwartału 2021 jest jeszcze trochę czasu. Nie wiem, kiedy to dokładnie zostanie wydane. Stacja Hełminów. Ja uwielbiam te wagony Intercity maszyn. Fajnie się na nie patrzy. No i nawet cały jeden wagon pierwszej klasy. Lokomotywa jaka to ciągnie? EP09. Ma jakiś ekspres. Drzwi się zamykają. Róż się chowa. Leć. Nie ma co się nie wiadomo jak rozpędzać też. Na 40 tylko. Stacja Drobowo-Podlesie. Stacja docelowa Markowo-Górne. My mogli trochę zwiększyć to ograniczenie szlakowe w sumie. Tej stówy. Takie ładne tory, a to cały czas stówy się. Remontują w Szczecinie łódź przed dworcem głównym. Jutro idziesz pan, panie Michu.
A no, 18 maja jest szansa go złapać w Szczecinie, wiem. A co teraz będzie tam stał w tym Szczecinie? Czy coś się z nim stanie? Rzeczy typu zdjęcia i takie tam rzeczy to na Instagrama, proszę. Tam ja również stawiam zdjęcia i lokomotyw i różnych innych rzeczy, więc zapraszam serdecznie. Zapraszam również wszystkich do zasubskrybowania tego kanału oraz zostawienia dzwoneczka, tak aby być na bieżąco z następnymi materiałami. Witam serdecznie pana Jakubowy, autobusiarz. Witam serdecznie na tym kanale, mam nadzieję, że zostaniesz dłużej. Dobrze, zbliżamy się do stacji. No nie o to chodziło. Myślałem, że tempomat wyłączam, a ja i wyciągnę hamulec na maksa. Jakubowy autobusiarz to jako Simi, ja tylko nik. Nie znam panie Wana Jakubiusom. Ale nie obaznać pana. Stacja Drawowo Podlesie. A, pan tylko nie zmienił. Ja już pana pamiętam. Pan był kiedyś na transmisji jednej. I pan o OMSI tyle mówił, no właśnie. Dawno nie było transmisji z OMSI. Ale Halo V4 nawet blisko wyszła. 4 tygodnie temu, to muszę pobrać. Muszę pobrać i przetestować. Drzwi się zamykają. Aha, rozumiem. Od 18 mają zabiremontować. No chyba, że tak. Oni nie sporo, to w sumie coś dla mnie, bo ja lubię jak się zdużę. Następna stacja. Trzeba pogrzeć trochę. Jedna godzina w jedną stronę. Tu cały czas po mieście, czy też tam jakieś pozamiejskie są? Jakieś ciekawe, bo ja lubię dość swojej funkcji. Już wiem, co jutro będę robił pomiędzy zdalnymi zajęciami. Będę grał w OMSI na Alheim 4.
fajne to wyświetlacze, jeśli chodzi o napięcia, prąd. 36,5 stopnia mają tylko się. No. Następnie semaforem do 40. Miło. Mercedesy, autobusy, Nordmany. I są malowania. Fajnie. Po transmisji tam wpadnę zobaczyć na pewno. A pan pewnie jak umie już tam jeździł? Na tych mapach Fonsi, czy jeszcze nie? No jak tak, to może tam jakieś znacie ciekawe miejscowości, czy coś tam? Zbliżamy się do stacji Drawowo-Główna. Gdzieś może podmiejskie? W ogóle taka komputerożerna? Komputerożerna jest ta mapa, czy jeszcze idzie jakiś polnać? Na tych większych mapach jakieś dziwne przecinki czasami występują. Chociaż przy ruchu drogowym w Amsi 2 to jeździć to masakra. Jak tam jechać, to nie wiadomo, jakiś samochód chce sobie zmieniać pas. Na autostradzie zwalniając ze 100 km na godzinę do 20, po czym nagle zacząć przyspieszać. Jadąc idealnie mu idzie wjechać w tylną część samochodu. Orzec na wysokości. Ronda i nie ma błędów. O, fajnie. Muszę zobaczyć. A samochody naprawili? Czy też jeżdżą tak jak by ich chciały, a nie mogły? Stacja Drawowo-Główne. Jakieś ma autostrady. No super. To się ładnie pojeździ. Kiedyś potestuję poza odcinkiem, zobaczę co to będzie, to może i się uda jakiś odcinek z tego nagrać. I to zależy od tego, czy mój komputer uciągnie to razem z nagrywaniem. Nie da się tego naprawić, szkoda. To znaczy na pewno jakby się postarali, żeby to ktoś naprawił. Jakieś łatka czy coś by wyszła, nie? Tylko, że nie ma kto tego zrobić. Następna stacja Markowo-Górne. Stacja docelowa Markowo-Górne. 60 FPS on si to pan to chyba panie Jakubie musi mieć komputer z NASA. Ja do tej wartości to nigdy fancy nie miał. Aha. A niezłe plany na jutro, Michu. O, 160, jest gdzie wykorzystać impuls. Miło. Dziadkom się nie chce. A to za jak pan panie Jakubie ma z NASA komputer, to ja się nie dziwię. To mi też by to chodziło.
Aż są takie platformy, że można wykupić dostęp, że można grać w grę przez platformę i wtedy jest więcej klatek na sekundę, potem po internecie jakoś to tam się robi. No i było za ciemno kiedyś. A my z tego co widzę, pomału zbliżamy się do stacji końcowej. No i taką jazdę to ja rozumiem. No i już następne do stówki. O robocie. No i jeszcze dalej do 40, to super. Tyle co by było z jazdy. No maszyna raczej daje radę, ja się boję co to będzie, aż ten Simraj wyjdzie. Aż Simraj wyjdzie i zbierzemy cel donate'ów, to ja się boję. Będzie z tym Minecraftem. Nie no, jakoś na pewno się uda to zorganizować. Na Instagramie, panie Michu, ma pan podane w opisie pod transmisją, w opisie pod filmem. No, to ja też. Ja też mam bardzo dużo, to nie chodzi o to. A moi tacie też mnie uciągają. To pani jak mówię, niech się pan podzieli specyfikacją swojego komputera w takim razie. To sobie porównam, o ile mam gorszy i na ile mogę liczyć. Nie no, maszyna mi aktualnie zużywa 90% grafiki i chyba 60% aktualnie, nie? No i co gdzie? Na czacie pan może wypisać, panie Jakubie. Mam tylko grafika, procesor i tam idę RAM, resztę mnie nie interesuje. Reszta jest mniej istotna jak na... Stacja Markowo Górne. I w tym miejscu kończymy. A, na telefonie pan się... Dobrze.
Jeszcze na jakiejś transmisji na żywo na pewno się uda. Dobrze. Więc w takim wypadku to by było na tyle w dzisiejszym live'owym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.